Przewodniczący Wojciech Krupiński. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Zastanawiałem się dzisiaj poszedł tą sprawę, czy na następnej sesji, ale myślę, że to jest dobry moment. Chciałbym bardzo serdecznie z tego miejsca w moim imieniu podziękować pani dyrektor gimnazjum nr 2, pani Joannie Stępczak-Dziuda za 16 lat pracy w gimnazjum. Złożyła rezygnację z różnych względów. Tu można by dyskutować, co się wydarzyło, ale znam tą szkołę i przestrzegam wszystkich o tym, żeby forować swoje wyroki na temat doniesień prasowych, telewizyjnych, nagonki i tak dalej. Ja miałem przyjemność z panią dyrektor pracować w latach 90., 99. do 2001, kiedy od początku tworzyła to gimnazjum, była w tej reformie. To jest ostatni dyrektor, który jest z tamtych czasów. Gimnazjum, który tworzył gimnazjum. Ja, bo nie wiem dlaczego, ja tylko znam z mediów, nie rozmawiałem z panią dyrektor, złożyła rezygnację do pana prezydenta, pan prezydent przyjął tą rezygnację, no nie może zmusić do tego, żeby pani dyrektor wycofała, ale z uwagi na nagonkę, jaka miała miejsce w tym roku, z uwagi na nieszczęście, które się wydarzyło w tej szkole, a mogło wydarzyć się w każdej szkole, bez względu na to, jaka to jest szkoła, czy to jest gimnazjum 1, 2, 5, 10, takie sytuacje zdarzają się. W związku z tym myślę, że musimy się na tą sytuacją też w przyszłości pochylić. Co wtedy, kiedy dotyczyć to będzie innego gimnazjum, może tego bardziej wyróżnionego, lepszego. Co zrobić, żeby takie sytuacje nie miały miejsca? Żeby dyrektor, który 16 lat oddał swojego życia, rezygnuje z uwagi na nagonkę prasową. Ale to jest jeszcze jedna kwestia. Kwestia druga. Odchodząc, zostaje opinia o szkole. Tu za pośrednictwem mediów chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Że w Elblągu mamy dobre gimnazjum. Mamy bezpieczne gimnazjum. To nie jest tak, że gimnazjum numer 2 to jest gimnazjum złym, niebezpiecznym, że tam nie powinni iść uczniowie. A taka sytuacja miała miejsce w mediach. Nie będę mówił których, bo państwo wszyscy tutaj są na sali, wiecie o co mi chodzi. I które to media. Mnie nikt nie prosił o dzisiejszą wypowiedź, ale wczoraj przechodziłem korytarzem i widziałem panią dyrektor na korytarzu. Zobaczcie, co media mogą zrobić człowiekiem. Co mogą spowodować. Nie tylko opinii placówki, którą 16 lat tam przybyła. Jako dyrektor. Ja nadzorowałem to gimnazjum. I proszę, i apeluję do wszystkich mediów, które tutaj są na sali, żeby w takich sytuacjach nie robiły sobie oglądalności, otwieralności i napędzaniu reklam. To są nieszczęścia. I nie jest prawdą, że to w gimnazjach jest najwięcej samobójstw. Otóż nie, proszę państwa. W 2014 roku, bo mam z tego dane, najwięcej samobójstw było w szkołach średnich, ponad gimnazjami, 576. W gimnazjach klasie w Polsce. Jeżeli chodzi o gimnazja klasa trzecia, 71, to nie jest powiedziane, że to gimnazjum jest tam, tylko są same patologie. To nie jest tak. Jeszcze raz z tego miejsca dziękuję pani dyrektor za tą 16-letnią pracę, trudną pracę. W trudnym wieku te dzieciaki są. Bardzo trudne. Bardzo dziękuję i musimy coś zrobić jako samorząd, jako myślę, że i prezydent, żeby na drugi raz takich sytuacji nie było. Że można będzie stanąć w obronie tego dyrektora, tej szkoły, imienia tej szkoły, tych dzieci, które tam są, bo tam te dzieciaki teraz są w tej szkole. I co? Jest postrzegana ta szkoła jako szkoła, w której coś złego się wydarzyło. To mogło być w każdej szkole. Najlepszym liceum, najlepszym gimnazjum w Polsce. Przepraszam za przedłużenie spraw różnych, ale myślę, że ta sytuacja jest ważna. Dla mnie chociażby. Ale myślę też dla naszego samorządu.
i dla naszych szkół i placówek oświatowych. Dziękuję.